Witajcie. Cześć. Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczone. A dzisiaj mamy dla Was hotel w idealnym stanie. Także tym akcentem zapraszamy do oglądania. Rozpoczynamy nagrywanie tego niesamowitego miejsca. Zresztą jak sami widzieliście... Ja chciałem drzwi zamknąć, trochę mi nie wyszło. No zostawisz te drzwi. Jak sami widzieliście tam ze wstępu, z początku, miejsce prezentuje się naprawdę kosmicznie i wygląda dosłownie tak, jakby ktoś, jakby obsługa hotelu opuściła to miejsce chwilę po prostu, temu. Nie? Chwilę temu, no. Dosłownie. No a teraz przejdziemy sobie do jednego z pokoju, zresztą patrzcie, tu dywan zachowany, tutaj są firanki, krzesła, miejsce jest naprawdę niesamowite, pokażę wam jeden z pokoi, jak wygląda w środku. No, widzicie obraz, no, dosyć luksusowo, że tak powiem. Oczywiście, jak podobnie jak w hotelu w Czechach, w każdym pokoju jest telewizor. No i oczywiście, czego nie mogło zabraknąć, też w każdym pokoju mamy telefon. Tutaj szklanki, no widzicie, czy krzesła w pokoju. No i tutaj ten. Jest kolejna interesująca rzecz, jest pościel, są łóżka, no normalnie można by tu się spokojnie, że tak powiem, przekimać. No miejsce robi niesamowite wrażenie. No jest opuszczone od kilku lat, to na pewno. Tu jeszcze nie przeszkadzać. Zresztą zobaczcie łazienki. Łazienki też sporawe i w dosyć dobrym stanie, jak widzicie, zachowane. No, prądu nie ma. To mogę wam na pewno powiedzieć, prądu nie ma, wody też zresztą nie ma. Przejdźmy sobie tutaj na pięterko do kolejnych pokoi. Co jest? To było zamknięte, też mi wyrwali zamki. Bo już były wszystkie zamknięte. A, no i przyszła tutaj jakaś grupa czterech, że tak powiem, gówniarzy i pierwsze efekty już jedne drzwi wyłamali po prostu. I drugie tak samo, oba pomieszczenia były zamknięte. No to trzeba ich chyba zjebać, nie? Zwiedzenie okej, okay, ale bez... Bez dewastacji, nie? Dokładnie. My specjalnie opuściliśmy, darowaliśmy sobie takie miejsce. Zamknięte, żeby nie niszczyć po prostu, to, nie? No to trzeba będzie chyba chłopakom przemówić do rozsądku, że tak to powiem. Zamknięte, no bo zobaczcie, kolejne drzwi wyłamali. Nie no, tak się nie robi, nie? Tak się nie robi, bo trochę to psuje atmosferę. O, papier toaletowy.
Jakiś krem mamy. To był chyba pokój dla dużej rodziny. Nie, no to wygląda jak apartamenty, nie? Bo zresztą jest tam w recepcji, jest kartka, nie? Tu mam wrażenie, że ktoś tu próbował przekimać. No dobre masz wrażenie. Świeczka. Nietypowo. No, fajne miejsce, fajnie, nie? Że fajny pokój i tak dalej, no ale sposób, w jaki się tu dostali, no to... No, trochę odbiega. Trochę boli, nie? Ale to, w jaki sposób to wszystko jest dobrze zachowane, nie? To jest naprawdę plus. Warto. Zobacz, jakie widoki tam kolejne. No, pokoi jest tu sporo, no. Takie jedynie przejście mamy. No, tu mamy kolejny z pokoi. No, telewizory, telefony. Nie no, jakby to było opuszczone z dnia na dzień po prostu. Miejsce jest naprawdę niesamowite. No, wiele się te pokoje różnić nie będą. Nie będą, ale myślę, że warto niektóre pokazywać ze względu na to, w jakim to jest stanie, nie? To ja mam pewne jeszcze jedno podejrzenie. Że tu wywalone? Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Ja powiem wam, że będą jeszcze lepsze atrakcje, bo to co widzieliście teraz to jest pikuś w porównaniu do tego, co udaje się jeszcze pokazać. Zresztą to niesamowity klimat robi, te okienka tutaj. A tu mamy powtórkę z historii. Też wywalone drzwi? A, niestety. Zobacz sobie tutaj. Futryna rozwalona, no bo to drewniane, nie? O, tutaj jest trochę bardziej zdewastowane. Jak widzicie, alarm, czujka wisi. Tak nietypowo w jednym miejscu tak mocno wilgoć przebiła. No tutaj, w tej części, no, nie? No. Widocznie typowo. Albo patrząc po róże, może instalacja. Wybiło instalację, nie? Jest takie możliwe, nie? Dobra, to idziemy dalej, nie? Ale przekrój praktycznie taki sam tych pokoi. Ale bardzo przyjemne są te pokoje. No, fajnie by się w nich czas spędzało, jakby to dalej funkcjonowało, nie? No, łóżka wygodne mają. Właściwie o tych łóżkach chciałem powiedzieć, że byliśmy w różnych miejscach, spaliśmy i powiem, kurde, na tym bym się wyspał. No. Byliśmy w miejscach, co lepiej na podłodze było spać. No i oczywiście co, no nie zdradzimy wam lokalizacji tego miejsca, bo jest zbyt dobre, chociaż i tak, znając życie, zostanie, jest to i tak znając życie za pół roku, to z tego miejsca nic nie zostanie, bo ludzie zaczną to ten znajdować, nie? I zauważyłem, no. Każde skrzydło, widziałeś w tym miejscu jednym, co się wciskałem, no. Każde skrzydło ma swoje pomieszczenie grzewcze. O. Nie ma głównego rozdzielenia. To jest w sumie dobre rozwiązanie, nie? Tylko każde skrzydło ma swój system. Nie głupie. To jest ciekawe. Popatrzę, jeszcze jest zostawiona idealnie pościel dla gości. Jak no. Zostawia sprzątaczka, poukładana. Ale patrzcie na to, nie? Wszystko działa. No dobrze, można otwierać i zamykać, nie? Dobra, teraz mogę wam powiedzieć, że zmierzamy do
jednych z najciekawszych pomieszczeń tutaj w tym miejscu. A zresztą zobaczcie sami, doszliśmy do kawiarni. Patrzcie, uprzejmie informujemy, że dzieci w pokoju zabaw mogą przebywać tylko i wyłącznie pod opieką rodziców. Patrzcie, jak to pomieszczenie wygląda. O, bar się zachował w bardzo dobrym stanie. Naprawdę robi to niesamowite wrażenie, te krzesła, fotele, no wszystko. Kolejna perła Urbexu, nie? Piwa ze świata tutaj mamy. O, tutaj jeszcze kolejna ciekawa mamy rzecz. Mamy saunę. Uwaga, nie nadziej się. Jeszcze kamienie pozostały. Naprawdę świetne miejsce. Ty, bo mamy miejsce na zakończenie, nie? No patrz. Jeszcze, mówię, że kamienie jeszcze zostały. Masakra. Świeczki ktoś tu miał. No to sól, nie? No i dużo grzyba też już niestety. Dobra. Może... Dlatego mogłem siąść, bo tutaj leży ręcznik. No może tu zakończenie jakieś zrobimy, nie? Pomyśleć. O, tutaj sauna, gabinet lekarski. Tylko nie będę głębiej wchodził. No, tutaj są na gabinet lekarski, a patrzcie, tam jeszcze w szafkach się jakieś ten... Chyba tam widzę wodę utlenioną i coś jeszcze, może być krople żołądkowe. O, konkretnie. No każde miejsce, takie każdy obiekt musi mieć takie miejsce. Podstawa, nie? Tu jeszcze opisy zostały. O, nawet nie zauważyłem. No tylko tutaj ząb czasu nie oprzedł się z tym za dobrze, nie? Te materace rozkładane takie, nie? Patrz. No, turystyczne, zapasowe. Nie zauważyłem tego. O, ma kofełki fajne. Fajna sprawa. Idziemy dalej. Przed nami jest jedne też kolejne ciekawe miejsce. No tutaj zobaczcie, w jakim stanie jest ten bar. Sztućce tutaj są jeszcze. Szafeczka. Zjeżdżalnia dla dzieci nawet. No i co? Kasety. Kaseciaki stare. Tutaj ten. Jeszcze. Ty, patrz. No. To jeszcze ten. Można wypastować. Patrz to. Jak to mówią, porządek musi być na urbexie, nie? No. Do czyszczenia ten mebli, preparat. O. Tutaj książka z zabawkami. Tu pusta. Ale tu są zabawki dla dzieci, klocki jakieś. Była taka bawialnia, typowa bawialnia. Rodzice mu pisała chwilę. Co mnie tu... No, puzzle tutaj są jeszcze, ty. Masakra. Naprawdę miejsce jest niesamowite. No i tu szkliwo jeszcze mamy, patrzcie. Myślałem, że to taki ten zapada się już, nie? A tu tak zrobione, że krzywe. Jak ktoś weźmie pudełko. No i martwy karaluch w umywalce, no aha. O, brudnik. No i chyba zdecydowanie najciekawsze miejsce, nie? Nie wiem jak ty tak dobrego, ale ja bym chciał poznać historię. Ty, tu tyskarz jest, patrz. Widziałeś? Pełny. No. Tutaj pewnie jakieś ten miejsce do masażu, bo to był pewnie taki coś ala sanatoryjny obiekt, nie? Nie wiem jak ty, panie kolego, ale ja bym chciał poznać historię tego fartucha. No, ale to nie wygląda na krew, bardziej herbata. Ciekawa sprawa. Tu, patrz, jakiś ten rzut stary. Rzutnik, no. Rowerek taki. Jeżeli on jeszcze działa, to już będzie... Czy bardziej bym powiedział, że to steper jest, nie? Nie na moje nogi. Ale to chyba taki ten, steper, nie? Tak coś mi się wydaje. Bardziej na steper to wyglądało się. Patrz, jeszcze działa. Może zostaniesz tutaj i poćwiczysz, nie? Tragedia to jest zejść z niego, żeby się nie zabić. Odłóż. Dobra. Możemy przechodzić dalej. Tu mamy ten, salę do ćwiczeń. Panowie, patrzcie. Ale taka baloniki. Dla dzieci, nie? Ty, materac. Normalnie jak sala gimnastyczna.
Taka mała. No, tak do rehabilitacji, nie? Ten punkt, w którym jesteśmy, nie? Bardziej taka bawiania, żeby dzieci zaspokoić zabawą, a rodzice mogli sobie odpoczywać, wiesz? Mhm. Ale kto pamięta, do czego te materace służyły, jak była przerwa na WF-ie i kładło się je na ścianie? No osobiście my w piłkę graliśmy, to były bramki, nie? Właśnie. Także wspomnienia z dzieciństwa, nie? No, oczywiście my w piłkę grać nie będziemy. Chociaż z chęcią byśmy pograli, ale zobaczcie, tutaj jeszcze nie podeszłem, tu świeczki są jeszcze całe, nie? Świeczki, te maseczki do oddychania, te wężyki, tutaj więcej tego macie. Tutaj gdzieś widziałem te stroje, fartuchy. O, fartuchy. Ale patrzcie, co jest pod tym, nie? Taka niespodzianka, tadam! Pewnie niektórzy pamiętają do czego to służyło. Na tym się jako bajtle człowiek bawił, nie? No to patrzcie, fartuchy jeszcze zostały. Czas na zabieg. Czujesz się jak rzeźnik? To chyba nie taki zabieg, o którym myślisz, nie? No normalnie nie wierzę, nie? Jak tu będzie herbata... A jest. Tu jest herbata. Co? Tu jeszcze ta saga jest ledwo co otwarta. Nie. Cukier, ty! Patrz. A jak masz ochotę, jesteś głodny, to możemy coś upiścić. Patrz, jest czosnek. Ty, wykałaczki. Serek wiejski, nie? Czajniki tutaj. Mydło. Nie, no masakra. I to kuchenki gazowe, nie? Tłuczek do mięsa, zaraz pokażę. Nie, no naprawdę miejsce. O, do mięsa, nie? Paracetamol. Masz ochotę na paracetamol?
Może coś Uno, z ryżu? Ty tu jest rozpałka do grilla, patrzcie. No. Masakra. Może coś z ryżu? Patrzcie, wszystkie, no jakbyśmy chcieli coś tutaj upichcić. Czy jakiś kucharz może mi powiedzieć, do czego to służy? Bo a to nie jest do przypraw, czy coś? Czy do robienia ciasta? Że tutaj wsypujesz i... Taka dziureczka, no. Tu na mięso, patrz. No i oczywiście waga, lubelskie fabryki wag. A popatrzcie, brawo. Jeszcze pewnie ten, no olej, nie? Aha. Patrz. No to ten olej waży więcej niż kilogram. Popatrz, jakie ciekawe. No przyprawy tutaj są. A tutaj co w tym jest? Może nie otwierać. Składniki dalej są tutaj. Nie no, masakra, jeszcze okapy, no wszystko w idealnym stanie, nie? Ale ciekawi mnie, co tutaj robią ten... do prysznica, nie? Jakie stare otwieracze! Za chwilę tutaj nóż znajdziemy jakiś, nie? A co tutaj było? Kokos. Nie no, kokos muszę dotknąć. Otwarty. Patrz. No widzę. Czy to nie było do kawy czasem? Taki uśmiechnięty. Bardziej zdziwiony bym powiedział. Co tam masz? A to nie służyło jakoś do kawy parzenia? Bo do herbaty? Do tego ekspresu? Może. Takie podobne, nie? Te klapki tutaj są. Patrz, kosz na śmieci z workiem, jeszcze buty, klapki. Co jest? Jeżeli ktoś jest głodny, to w chłodni mamy jeszcze zapasy. Nie, no nie żartuj sobie, ty jeszcze picie jest. Może datę nawet zobaczę ważności. 2013, no troszkę przekroczone. To jest bardzo dłużej opuszczone to miejsce, że 20 nawet. No. Takie biuro magazyniera albo szafa kuchni. Czujesz, jak tu pachnie? Taka słodkość, nie? Patrz, bol z kurakało. Jeszcze nie wiem, powiedz mi, że jeszcze akcyza jest zdjęta. A nie, zaczęte coś. Kurakało. To jest, powiem wam, to jest bardzo dobre, jak się do piwa dolewa. Niesamowite. Aż spróbuję. I się piwo robi zielone. Tak przy okazji, tutaj dokumenty, faktury do wpisania, telefon. Jak się czujesz, panie kierowniku, na tym miejscu? Właściwy człowiek na właściwym miejscu. No ba, to klucze są jakieś popisywane. Może to ten prymat jest przyczyną tego zapachu. Może tak być. Ale tak, no nie wiem. O, zobaczmy sobie ten komputer tutaj. A chyba mam na wajce. Patrz, komputer. To jest odpowiedź. Odświeżacz. Działa jeszcze? A, już pusty. No ale komputer. Prądu nie ma niestety. Faks. Mamy faks. No ale to potem wymienimy jeszcze to trzymanie. Dwodzik do nas dołączył po dwóch przebieżkach. Zmachałem się trochę. Tu od faksów ten śmieci. Taśma barwiąca tu jest, ale ktoś tu harna się łoił. Nie, no naprawdę to robi niesamowite wrażenie. Nie sądzisz, Wojtuś? No.
Także kończymy praktycznie eksplorację tego miejsca. Ale oczywiście nie mogło naszych znajomych braknąć. Tutaj z kanału Dark Exploration. No i mamy Krzycha z kanału Urbex Niezapomniane. Niestety Łukasz się gdzieś zagubił. No, powiedzmy, że się poszedł gdzieś zagubić, także miejsce będziecie mieli z trzech perspektyw. Na bogato. Dużo ludzi tutaj jest dzisiaj. Także co tu dużo mówić. Idziemy dalej eksplorować. Nie no, skończyliśmy eksplorację. No, możesz iść, nie? No nie wiem, gdzie tam pójść. Nie musiał latać w tej bakterii. Gdzieś tak, że za jakiś miesiąc są święta, a już pewnie w tym roku się nie spotkam z chłopakami i z koleżanką. Wesoły świąt, chłopaki. I wam też wszystkim. No, to było tyle, nie? Ja wam powiem, że w tym miejscu to ja sobie przypomniałam wszystkie lata mojego dzieciństwa, co żeśmy tutaj dzisiaj odpierdzielali, to jak małe dzieci. Ale bez wandalizmu. Było super. Zero wandalizmu. Da się tak bawić. No nie, mam miejsce, żeby na niesamowity kanał. Teraz nie. Oczywiście jak widzicie, jesteśmy tutaj w trzy kanały. Stacje opuszczone. Nie wiem, czy on na ciebie pokazałem. Stacje opuszczone, czyli ja, Marek i Wojtek. Jest Marzena z Łukaszem z kanału Dark Exploration. No i są chłopaki z Urbexu, niezapomniane Łukasz i Krzysiek. I skoro nam się to bardzo, bardzo podobało miejsce, liczymy, że i wam się spodobało. No standardowo zostawiajcie nam wszystkim subskrypcje, łapki w górę, komentarze. Ja tam w tym temacie po prostu się odzywam, bo kanał już trochę czasu jest, ale jeszcze nie ma 300, nie? A nie tylko ty masz problem. Podobny, mamy podobny problem. A tam. No jest dobra. No jeszcze tylko, że linki będą wszystkich w opisie, nie? No, na wszystkich kanałach. No. Tak, także będzie opis. Na wszystkich kanałach na YouTubie. Na wszystkich trzech naszych. No. To co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Na razie! Hej. Na razie.